W jugosłowiańskiej miejscowości Bled dobiegają końca Mistrzostwa Świata w wioślarstwie. Kajetan Broniewski, który był jedną z naszych największych medalowych nadziei, ostatecznie zajął w jedynce czwarte miejsce, a wygrał Thomas Lange z Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Po dłuższej przerwie w zawodowym peletonie znów widoczni byli Lech Piasecki i Czesław Lang. Polacy zajęli piąte miejsce w tradycyjnym wyścigu dwójek kolarskich o nagrodę Baracci. 96 km najszybciej pokonali Francuzi Finio i Marie. W pierwszych dwóch konkurencjach drugiego dnia zawodów o Puchar Świata nie było niespodzianek. Rzut młotem wygrał Heinz Weiss z Republiki Federalnej Niemiec, reprezentujący w Barcelonie barwy Europy. 77 m 68 cm, a w biegu na 100 metrów przez płotki zwyciężyła Kornelia Oszkenaz z NRD z najlepszym tegorocznym rezultatem na świecie, 12 sekund 60 setnych. Sensacyjnie zakończył się natomiast bieg na 400 metrów mężczyzn. Najszybszy w tym roku na świecie Antonio Pettigrew ze Stanów Zjednoczonych zajął dopiero piąte miejsce. Zwyciężył reprezentant Ameryki, Kubańczyk Roberto Hernandez, 44,58. Ayrton Senna na McLarenie był najszybszy w drugim oficjalnym treningu przed jutrzejszym Grand Prix Włoch na torze Monza. Wyprzedził Brytyjczyka Nigela Mansella na Ferrari i Włocha Alessandro Nannini na Benettonie. Lider klasyfikacji Pucharu Świata Alain Prost miał dziś kłopoty ze swoim bolidem i ostatecznie zajął czwarte miejsce. Drugą finalistką turnieju singlowego kobiet na kortach Flushing Meadow będzie obrończyni tytułu Steffi Graf. Tenisistka z Republiki Federalnej Niemiec pokonała Gabrielę Sabatini 3-6, 6-4, 6-2. W finale oczekuje na nią Martina Navratilova, która na konferencji prasowej, zapytana o szansę w tym pojedynku, odpowiedziała: Steffi jest nadal faworytką, ale w spotkaniu z Sabatini popełniała dużo błędów i myślę, że przy pełnej koncentracji jest do pokonania. Zaplanowany na 13 grudnia towarzyski mecz Holandia-Anglia z okazji stulecia holenderskiego futbolu nie dojdzie do skutku. Decyzję tę podjęły angielskie władze piłkarskie, a powodem było skandaliczne zachowanie się kibiców po meczu Szwecja-Anglia w Sztokholmie. 11 października reprezentacja Albionu gościć będzie w Polsce. Czy i nam grozi inwazja angielskich kibiców? Jutro minie 17 lat od pamiętnego finału olimpijskiego w Monachium, w którym piłkarska reprezentacja Polski pokonała drużynę węgierską 2-1. Tradycją stało się organizowanie w kolejne rocznice tego sukcesu Dni Piłkarza. Gospodarzem tegorocznej imprezy będzie RKS Mirków w Konstancinie Jeziornej. Zaplanowano m.in. spotkania z piłkarzami, trenerami, sędziami, festyn rekreacyjny i konkurs znajomości przepisów gry. Na zakończenie ulotki reklamującej obchody Dni Piłkarza organizatorzy napisali, cytuję: przez cały czas czynny będzie kiermasz handlowy, na którym w ciągłej sprzedaży będzie papier toaletowy z miejscowej fabryki. A więc wszystkich sympatyków piłki nożnej nie tylko serdecznie zapraszamy do Mirkowa.